Witam po zimowej przerwie. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie gościć na ekranach Waszych telefonów, telewizorów i komputerów. Serdecznie zapraszam do zasubskrybowania naszego newslettera i zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie, ponieważ już za 5 dni, 19 lutego, będziemy mieli dla Was nowe seminarium internetowe w strefie Konesera – wstęp do architektury. Dla obserwatorów na Instagramie i subskrybentów newslettera będziemy mieli specjalne kody zniżkowe, więc opłaca się zaobserwować i zasubskrybować. A tymczasem przechodzimy do off-topiku. Zwykle, kiedy zajmujemy się w naszym programie malarstwem, to omawiamy obrazy bardzo skomplikowane. Takie, na których wiele się dzieje, w których jest namalowane mnóstwo rzeczy, często bardzo kolorowe. Dzisiaj będzie trochę inaczej, ponieważ nasz dzisiejszy bohater to właściwie tylko wielka, biała połać i stadko ptaków. Zapraszam na spotkanie z kuropatwami Józefa Chełmońskiego. Zostańcie z nami. Józef Chełmoński to jeden z najbardziej znanych polskich malarzy drugiej połowy XIX i począteczku XX wieku. W młodości podróżował po Ukrainie i tam inspirowało go właściwie wszystko. Bezkres ukraińskich stepów, słodna, wilgotna pogoda, życie mieszkańców, praca na roli. Po krótkiej pracy w Warszawie przeniósł się do Paryża i tam odniósł sukces artystyczny i finansowy. Paryskiej klienteli bardzo podobała się ta egzotyczna tematyka, którą podejmował w bardzo realistyczny sposób. Co Chełmoński malował? Odtwarzał z pamięci to, co zapamiętał, co zobaczył na Ukrainie. Właśnie ten skąpany w lekkim deszczu krajobraz, takie mokre sceny, wilgotna aura, a pośród niej ludzie pracujący na roli, zajmujący się obejściem, spotykający się w różnych miejscach czy przemieszczający powozami z jednego miejsca do drugiego. I chyba najsłynniejszy jego obraz, który powstał właśnie wtedy, to ta czwórka. Obraz namalowany tak dynamicznie, tak brawurowo, że kiedy na niego patrzymy, to mam wrażenie, że w pierwszym odruchu chcemy zejść z drogi temu rozpędzonemu powozowi. Po 12 latach spędzonych w Paryżu, Chełmoński przeniósł się do niewielkiej wsi na Mazowszu. Trudno wyobrazić sobie większy kontrast. Tam sukces artystyczny i finansowy, zgiełk wielkiego miasta, klientela, salony, wystawy. A tutaj sielska, niespieszna atmosfera i kontakt z naturą. Jak dla Chełmońskiego mógł ten kontakt z naturą wyglądać? Na przykład mógł godzinami w kożuchu leżeć na śniegu, by podglądać kuropatwy. I właśnie w ten sposób przygotowywał się do namalowania naszego dzisiejszego bohatera, czyli właśnie kuropatw. Przyjrzyjmy się temu obrazowi bliżej. Obraz ma wymiary 123 na 199 cm, więc nie jest to jakiś wielki obraz, ale nie jest też mały. Myślę, że w przeciętnym polskim mieszkaniu zająłby naprawdę spory kawałek ściany nad kanapą. Od razu widać, że dominuje w nim biel, najróżniejsze odcienie bieli. Dolne 2/3 kompozycji to ziemia, skuta lodem, pokryta śniegiem. Górna 1/3 to niebo w całości zasnute chmurami. I myślę, że taką pogodę dobrze znamy z własnego doświadczenia, kiedy niebo jest niczym otynkowane. Jest taka biała gładź szpachlowa nałożona na niebo, która sprawia, że nie jest ciemno, ale też słońce nie rzuca jakichś wyraźnych cieni. Wszystko jest skąpane w takim rozproszonym, delikatnym, subtelnym świetle. I właśnie to udało się świetnie Chełmońskiemu uchwycić. Te kuropatwy biegną przed naszymi oczami, ale nie rzucają żadnych cieni. Nie ma wyraźnego słońca, a jednak jest w tym obrazie jakaś taka jasność, świetlistość. Patrzymy na tę scenę, która rozgrywa się przed naszymi oczami z bardzo niskiej perspektywy. Trochę tak, jakbyśmy byli jedną z takich kuropatw, które właśnie biegną po płaskim, skutym lodem mazowieckim polu, albo właśnie jak Chełmoński, siedząc, kucając, albo wręcz leżąc na śniegu, podglądając to, jak radzą sobie kuropatwy w ten surowy, zimny dzień. Bo właśnie to, co udało się tutaj Chełmońskiemu chyba najlepiej, to nie tylko to, że przedstawił, jak ta scena wyglądała, jak wygląda życie kuropatwy w zimie na mazowieckim polu, ale także to, co ta kuropatwa i ten Chełmoński podglądający ją czuli. Bo zauważmy, że te kuropatwy, które są najbliżej nas, są namalowane dość wyraźnie. My widzimy detale ich piór, widzimy wyraźnie kolor ich piór, ale im dalej te kuropatwy są od nas, tym bardziej ten widok, ten wzrok, to jak my je widzimy, one są zamazane.
Trochę tak, jakbyśmy z jednej strony używali jakiegoś efektu fotograficznego, że ostrość jest tylko na tych najbliższych kuropatwach, a z drugiej strony może być takie wrażenie, że jest jakaś taka zadymka, że te kuropatwy biegną po tym śniegu, zostawiają te swoje małe ślady stópek i jednocześnie wieje wiatr, który podrywa ten zmrożony śnieg tak, że my już niewyraźnie widzimy to, co dzieje się ledwie 2-3 metry od nas. W ten sposób można powiedzieć, że ten wiatr, który przeszywa Chełmońskiego i Kuropatwy, przeszywa także nas. Że my nie tylko widzimy tę scenę, ale też czujemy ten chłód i zaczynamy wczuwać się w to, co czują te Kuropatwy. Życzymy im, żeby wreszcie zrobiło im się ciepło. Życzymy im, żeby dobiegły tam, gdzie chcą dobiec i żeby, nie wiem, mogły się jakoś ogrzać wzajemnie. Zaczynamy też myśleć o samym tym Chełmońskim. Czy on za bardzo nie marznie, leżąc i podglądając właśnie to, jak radzą sobie te malutkie ptaki na tym zimnym, skutym lodem mazowieckim polu. To jest siła tego obrazu, że my stawiamy się w sytuacji, w której nie jesteśmy w ciepłej muzealnej galerii oglądając ten obraz i zaczynamy odczuwać ten chłód. Chłód, który towarzyszył Chełmońskiemu, który podglądał ptaki i chłód tych ptaków, które biegną gdzieś, zakręcają, szukają jakiegoś schronienia przed tym mrozem, przed tą zadymką, przed tym przenikliwym, zimnym wiatrem. Chełmoński namalował te ptaki z taką uwagą, atencją czy wręcz czułością, że kiedy patrzymy na ten obraz, to wydaje się, że czegoś brakuje. Czego? Komentarza z OFU Krystyny Czubówny albo Davida Attenborough, bo to jest więcej niż obraz. To jest niczym przyrodniczy dokument, film dokumentalny o mazowieckiej przyrodzie zimą. Ale to, jak on jest namalowany, to nie jest oczywiście przypadek. Ta kompozycja to nie jest tak, że Chełmoński wyszedł z aparatem fotograficznym, zrobił zdjęcie i tak te kuropatwy biegły, to tak muszę namalować. Ona jest bardzo precyzyjnie skomponowana i przemyślana. To, że my czujemy ten chłód i czujemy ten bezkres, bezmiar tego mroźnego pola, wynika z tego, że zostało to tak namalowane, żebyśmy to właśnie poczuli. I sposób tego malowania, że nie ma prawie nic, tylko precyzyjnie umieszczone kilka ptaków, wystarczająco dużo, żebyśmy widzieli je jako statko, ale na tyle mało, żebyśmy mogli zauważyć detale pojedynczych ptaków, budził już za życia Chełmońskiego wśród krytyki skojarzenia z kulturą i z rodzajem dzieł sztuki, które być może nie są pierwszą rzeczą, jaka przychodzi na myśl, kiedy myślimy o mazowieckim krajobrazie, czy w ogóle o mazowieckiej wsi. Mianowicie bardzo podobnie przyrodę, czy w ogóle świat, przedstawiali japońscy mistrzowie drzeworytu, czyli ukiyo-e. I na tym drzeworycie widzimy właśnie to, co mogło być dla Chełmońskiego inspiracją. Nie trzeba malować wszystkich szczegółów, aby pokazać, że rzecz dzieje się w jakimś bezkresnym, zimnym krajobrazie. Wystarczy kilka rzeczy, które przenoszą nasze myśli w odpowiednią porę roku, w odpowiednie miejsce i my już czujemy ten chłód i już czujemy tę przestrzeń. Można powiedzieć, że ukiyo-e i ten obraz Chełmońskiego to jest niczym wiersz. Wystarczy kilka słów kluczy, które poruszą struny, odpowiednie struny w naszych sercach, byśmy poczuli to wzruszenie, te emocje, które towarzyszyły autorowi wiersza. I to samo udawało się właśnie na przykład Hokusaiowi, mistrzowi ukiyo-e i to samo udało się właśnie tutaj Chełmońskiemu. Jest to zasnute, gładką, pokrytą taką właśnie gładzią szpachlową niebo. Jest ten skuty lodem, zimny, zmrożony krajobraz mazowieckiej wsi i te kilka ptaków. I to jest wszystko, co wystarczy, byśmy my poczuli ten chłód, przenieśli się w tę zimową aurę i zaczęli myśleć, czy może nie dałoby się tym ptakom jakoś pomóc? I to jest siła malarstwa. Dla mnie ten obraz jest niesamowity właśnie dlatego, że niezależnie od tego, w jakiej porze roku go oglądam, to czuję chłód, więc on jest bardzo dobry, żeby pójść do muzeum w upalne lato, bo wystarczy popatrzeć trochę na te kuropatwy i już czujemy, że jest nam chłodniej. To jest siła tego, co może zrobić mistrz pędzla za pomocą raptem farb pędzla i kawałka płótna, że może przenieść nas w inne miejsce. I to jest dla mnie magia malarstwa i magia sztuki. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na seminarium w strefie Konesera Wstęp do historii sztuki, gdzie właśnie o tym bardzo dużo opowiadam. Link jest w opisie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych filmów o sztuce, które znajdziecie tutaj i do subskrybowania tego kanału. Dziękuję, do zobaczenia.